partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Mówi się, że im większy kryzys, tym większe marzenia. Rok 84 z pewnością nie napawał optymizmem i właśnie w tym roku ukazało się czasopismo, zupełnie oderwane od szarej rzeczywistości, w którym prezentowano marzenia. Osiemdziesiąte lata stanowiły bezsprzecznie najbardziej płodną dekadę w historii rozwoju elektroniki komercyjnej. Cały dorobek lat powojennych mógł w końcu rozkwitnąć rozwiązaniami, które stały się standardami na lata, a część z nich żyje nadal i żyć będzie jeszcze długo. O ile na przykład systemy zapisu filmu na taśmach odeszły do historii, płyta kompaktowa ma się dobrze. To wtedy powstawały podwaliny telefonii komórkowej, GPS-ów, telewizja HD i wiele innych, które dziś są czymś zupełnie zwyczajnym i powszechnym. Czasopismo Hi-Fi Audio Video z założenia miało ukazywać się rzadko, 4 razy w roku i było uzupełnieniem radioelektronika o tematy, które w większości, że tak powiem, przeciętny obywatel mógł sobie polizać przez szybkę. Prezentowano nowinki ze świata, ustanowione co dopiero standardy, recenzowano też sprzęt dostępny o tyle o ile u nas i edukowano w zakresie nowych rozwiązań w elektronice. Przez lata publikowano także dwa tematy. Kobry, która była 8-bitowym komputerem do samodzielnego montażu oraz wysokiej klasy zestawu wieżowego AV Mini, które każdy, przynajmniej teoretycznie, mógł zbudować sam. O tych projektach opowiem na końcu, a teraz zapraszam w podróż rok po roku, tym razem w jakości 4K, by każdy chętny mógł się zapoznać z treściami artykułów. Zaczęło się od edukacji, czym jest płyta CD i odtwarzacz takich nośników, zwany wówczas dyskofonem. Tego młodzi ludzie nie wiedzą, otóż kompakty na początku lat 80. były otoczone wielkim kultem i uwielbieniem. Był to pierwszy pełnopasmowy, nieszumiący nośnik o dynamice ponad 90 dB. Istniały co prawda magnetofony szpulowe o podobnych parametrach, ale nie istniała żadna dystrybucja nagrań. Tutaj było inaczej. Płytę można było kupić i brzmiała dokładnie tak, jak chcieli tego muzycy. Oczywiście nie w Polsce, bo ani nie produkowano tutaj odtwarzaczy, ani płyt i taki stan miał jeszcze trwać kilka lat. My tutaj mieliśmy wciąż płyty winylowe, paradoksalnie przez wielu obecnie uważane za lepsze, co wtedy wywołałoby lawinę śmiechu. Przez jakiś czas w czasopiśmie ukazywały się recenzje wybranych tytułów, a był to okres bardzo płodny dla muzyki. Żeby wspomnieć, Ogród Króla Świtu Bilińskiego, drugą już płytę String Connection, kolejną Stańki i kolegów czy debiutanckie, Rezerwatu i Lady Punk. Od razu z pierwszym numerem wystartowała Kobra, ale o tym opowiem później. Nieliczne wtedy reklamy stanowiły ciekawostkę. Oto Helios, telewizor współczesny czasom w przeciwieństwie do Rubinów, ze słynnym kineskopem Pil S4, który, trzeba przyznać, był przyzwoity, ponieważ był licencjonowaną konstrukcją zachodnią. W 80-tych latach polskie kineskopy należały do nielicznej grupy urządzeń sprzedawanych w świecie i w chwili największego kryzysu często był wymieniany na brakujące nam śrubki. Można się zastanowić, po co reklama serwisu Unitry? Ano, były to czasy niezliczonych złotych rączek dorabiających sobie naprawami. Czasopismo było wydawane przez branżowców, którzy dbali o to, by pieniążki trafiały tam, gdzie trzeba. Chwalono się także nowoczesnymi rozwiązaniami mechanizmów magnetofonów, które zagościły w elementach wieżowych i wybranych przenośnych. Innowacje te w praktyce okazały się być dość zawodne i dzisiaj łatwiej znaleźć działające mechanizmy prostsze, dekadę starsze. Opisów urządzeń do samodzielnego montażu nie zamieszczano wiele, ale zanim zaczęto publikować serię AV Mini, mogliśmy sobie zbudować samochodowy dopalacz 2x18 W z korektorem,
pod warunkiem zdobycia gdzieś czterech zachodnich układów TDA-2002, co takie oczywiste wcale nie było. A oto pierwsza z recenzji, Neptun 505, który był jednym z pierwszych telewizorów kolorowych nowej generacji, można powiedzieć takim poprawionym Jowiszem, który niestety był zawodny. Znajdziemy tutaj pewien przykład absurdu. W ocenie brało udział 7 osób. Przy tej ilości pokusiłbym się o przytoczenie najistotniejszych subiektywnych uwag. Jednak tutaj stworzono system punktowy i zastosowano zawiłe metody statystyczne, które żyły sobie własnym życiem. W każdym razie po wyciągnięciu pierwiastka ze wzoru na odchylenie standardowe wyszło, że telewizor był zadowalający. No pewnie, kto to wtedy miał, był zadowolony i to bez pierwiastkowania. A przy okazji omówiono obraz kontrolny i zdradzono wszystkie tajemnice ukryte w słynnym niegdyś kółku na kartce. Kolejną recenzją przeszedł Zodiak. Pan oceniający narzekał na niestaranne zestrojenie, duży poziom szumów przy dźwięku i ogólnie na to wszystko, na co ja narzekam, tylko jemu było wolno, bo działo się to blisko 40 lat temu. Ale mimo to Zodiaka każdy chciał mieć, nawet szumiącego. Dopiero w połowie lat 80. na prowadzenie wysunął się lider magnetowidów – VHS. Wcześniej współżyło ze sobą kilka systemów, z czego najpopularniejszymi były Beta i Video 2000. Kto źle zainwestował, wkrótce miał pozostać z bublem nadającym się co najwyżej do nagrywania programów z telewizji, bo giełdy ze swoimi kopiami Rambo pokochały wyłącznie VHS-a. Wtedy także rodziła się telegazeta, zwana różnie, między innymi Teletekstem. Obiecywano, że już wkrótce i że to fajne i nowoczesne. 8 lat trwało wdrożenie tego systemu i na dobrą sprawę rozpoczęło się dopiero w ostatnim roku dekady. Po roku pismo postawiło na obrazki. W polskim wydaniu zdjęcia reklamowe zyskiwały drugą wartość, czasem nawet spychając ładne panie na dalszy plan, gdyż pierwszy przejęły cuda niedostępne w tej części świata. A cuda miały tysiące twarzy, bowiem był to czas stylowo niezwykle płodny. Niby jest coś wspólnego w designie lat 80., lecz szczegółami sprzęt grający bardzo się różnił. Podpatrywano liderów i jako tako dawano radę, w każdym razie z daleka. Wieża serii 8000 była całkiem ładna, o ile nie zaglądało się do środka. Pastwiła się nad nią pani Ula, która zamiast dziwacznych punktów po prostu napisała to i owo rozsądnie i sensownie. Pojawiła się także reklama Magmora, dziwacznego magnetofonu łączącego rozwiązania z różnych epok. Ponieważ odpowiedniki w zachodnich katalogach trudno było znaleźć, to i brania urządzenie nie miało szczególnie dużego, a szkoda, bo było dość niezawodne. Walkman rządził absolutnie. A nazywano tak tutaj wszystko, co małe i do czego można było podłączyć słuchawki, oczywiście biegając albo jeżdżąc na deskorolce. Mogliśmy sobie najwyżej powzdychać do urządzeń, na które Polak nieraz musiałby pracować kilka miesięcy. Przenośne odtwarzacze CD dopiero raczkowały i właściwie były nieużyteczne zupełnie. A przenośne telewizory tej klasy stanowiły w świadomości jakiś nieosiągalny kosmos. Żebyśmy nie płakali, przedstawiono Walkmana do samodzielnego montażu. Nie na kasety, tylko na eter, czyli mowa była o małym przenośnym radyjku na układzie TDA-7000. Ponieważ nawet wtedy wiedziano, że ten układ jest, delikatnie mówiąc, kiepski, powstał też projekt alternatywny, już nie taki przenośny, ale o dobrych parametrach i stereofoniczny. Tutaj sprawę potraktowano serio. Dostaliśmy rysunki techniczne, detali i istotne wiadomości pomagające to uruchomić. W dalekim Paryżu tymczasem pokazywano cuda. W świecie nagrań wideo zaczynał karierę system 8 mm, jak gdyby nawiązując do amatorskich kamer klasycznych tego standardu. Sony wypuścił podwójnego Walkmana, nikt nie wiedział po co, ale mógł. A Japończycy chcieli wymyślić peceta na rynku komputerów domowych, czyli standard MSX, co wyszło w zasadzie tylko w Japonii. Trochę szkoda, bo założenia były fajne, ale niestety spóźnione o jakieś 3 lata. W reklamach, nie reklamach pojawił się tonsil i jego bezechowa komora, w której badano Altusa. Moim zdaniem szkoda było komory na badanie tego zestawu.
I znowu ładne obrazki, tym razem z pradziadkiem smartfona i smartwatcha. Seiko był liderem takich mało praktycznych, ale bardzo ponętnych zestawów, które były zminiaturyzowanymi komputerami z Basiciem i marniutkim wyświetlaczem. Troszkę spóźniona recenzja Heliosa znowu, za pomocą wyższych działań matematycznych, udowodniła, że telewizor jest zadowalający i stereofoniczny. To znaczy, nagrywał na kanale lewym, a na prawym nagrywał ciszą. Zaraz obok wylądowała recenzja wieżowego wzmacniacza WS304. Wzmacniacz podobał się, z wyjątkiem koślawych gałek. No i jeszcze dziurki chłodzące wycięto krzywo, ale to już podchodziło pod czepialstwo. Trzeci rok i początek szaleństwa kamer. To wtedy powstał nowy zawód, kamerun, i wesele bez kamery było niczym pogrzeb bez nieboszczyka. Cuda te kosztowały krocie i wciąż nie było lidera systemu, więc po latach niejednej parze pozostała na pamiątkę dziwna kaseta, której nie było jak odtworzyć. Ale inne urządzenia także biły się o popularność. Casio zrobił tak cienkie radyjko słuchawkowe, że nie dało się do niego włączyć słuchawek. A zapomniane już ITT umilało aerobik miłej pani. Do porządku przywoływał nas news, iż Ojciec Święty będzie teraz nauczał o 6 dB głośniej, ponieważ dostał nową antenę. I znowu coś, czym wtedy się podniecano, a dziś jest już w zasadzie przestarzałe. Telewizja HD. Rzecz wdrażano w Japonii oczywiście i nawet z parametrami nieco lepszymi niż ustanowiony później standard, bo w 1125 liniach. Zaraz obok poznawaliśmy tajniki praplazmy, czyli prac nad płaskim ekranem wykorzystującym nie ciekłe kryształy, a elektrony. Jak się to skończyło, wiemy. Plazma powstała, żyła i umarła, ponieważ przegrała z LCD zarówno ceną, jak i zużyciem energii. Ciekłe kryształy dopiero raczkowały w takich telewizorkach, oferując nędzne parametry, co nie przeszkadzało tym urządzeniom wzbudzać wielkie pożądanie. Ciekawostką jest używanie światła słonecznego do podświetlania ekranu w warunkach dziennych. Minął kwartał i w nowinkach pojawiło się całe mnóstwo przenośnych wież. Jedną z nich frywolnie dźwiga skąpo ubrana pani. Co jednak nie sprawiło, że urządzenia te brzmiały dobrze, bo tani plastik na sensowne basy nie pozwalał. Zestawy te uwielbiali szczególnie ludzie młodzi. Kompakty popularyzowały się, a telewizory rosły, choć wciąż w proporcjach 4:3. Samochodowe radia zaczynały wyglądać jak panel wahadłowca, więc w polskich warunkach zniknęłyby po pierwszej nocy wraz z szybą albo całym autem. Jeden z takich samograjów z wcześniejszego zestawienia trafił na kozetkę, dzięki czemu czytelnik mógł się dowiedzieć, co taki twór może. Nie oceniano go tutaj, ale wspominano, że przydałyby się podobne konstrukcje rodzime, co w ograniczonym stopniu miało miejsce nieco później. Na razie jednak najbardziej zdeterminowani musieli posiąść walutę wymienialną i jak sama nazwa wskazuje, wymienić ją na coś takiego w Peweksie. Tak na marginesie, nam, starym wyjadaczom, dużo radości sprawiają młodzi ludzie, myśląc, że Unitra i Pewex to były jakieś marki, przy czym ta druga była marką premium. Choć w sumie to racji trochę mają. Kolejny rok, kolejna moda. Na wideo. Każdy chciał mieć, mieli nieliczni. Wygrał VHS, więc z dnia na dzień zniknęły wszystkie inne nośniki, a giełdy zostały zasypane Chuckiem Norrisem, który zwyciężał z pół obrotu. O ile CD to była jakaś odległa przyszłość, polski magnetowid przynajmniej teoretycznie powstał. W zasadzie był to JVC i Philips, częściowo składany w Polsce. No ale był. Mogliśmy się zatem dowiedzieć tego i owego o budowie i poznać szczegóły standardu. No i cieszyć się tym, że tym razem postawiono na dobrego konia, czyli standard rozwojowy, a nie jak to było w przypadku wszystkich wcześniejszych konstrukcji, biorąc zresztą pod uwagę nakład nieistotnych. Ciekawością cieszyły się informacje takie jak na przykład, co siedzi w kasecie wideo. Odchylanie klapki, której blokadę potrafili zwalniać wtajemniczeni, by spojrzeć na taśmę, należało do rytuału związanego z wymianą kaset na giełdach.
Nikt nie wiedział po co, ale każdy tak robił. A skoro było o kasetach, na warsztat trafiły także te bardziej znane i dostępne. Na końcu wspomniano, by nie cieszyć się stabilizacją, jako że zaraz na rynek wejdą magnetofony cyfrowe. Jak było, dziś wszyscy wiemy. Kolejny numer przyniósł kolejną rewolucję – nawigację samochodową wykorzystującą satelity. Co prawda jeszcze Navstar, a sam system nazywał się Karin i używał w roli pamięci map płyt CD. Rzecz w Polsce nie doczekała się realizacji praktycznych i system wraz z innymi przeminął na rzecz tego, co obecnie każdy ma w telefonie. O satelitach do nawigacji nikt tu jeszcze nie myślał, ale już do oglądania telewizji jak najbardziej. Poradniki pisały, jak się to je i co trzeba mieć do oglądania programów, których i tak nikt prawie nie rozumiał. No i komórki. To wtedy powstało określenie, nie od komórki społecznej, która z czasem więcej rozmawiała ze sobą za pomocą tych urządzeń niż na żywo, a od kształtu obszarów zasięgu i ich współpracy ze sobą. Wtedy tworzyły się standardy, a niektóre już miały się dobrze, choć należały praktycznie w 100% do rynku niekonsumenckiego. Z całą pewnością telefony komórkowe należą do liderów rewolucji technicznej i zmian przyzwyczajeń. Ale na to trzeba było czekać jeszcze około dekady. A skoro wspomniałem o straszeniu magnetofonami cyfrowymi i ten temat znalazł się w końcu. Magnetofony te jednak nie rozpowszechniły się, ponieważ nie zdążyły. Miejsce ich zajął CD z możliwością nagrywania, a jakiś czas potem zapis stratny w komputerach. Tymczasem na dywanik trafił kolejny Neptun, tym razem ze zdalnym sterowaniem. Jak zwykle otrzymał ocenę dobrą, choć o szacie graficznej wypowiadano się sceptycznie. Ja bym rzekł mocniej, z czymś takim myślenie o eksporcie było fantastyką. Chyba że do krajów bratnich, bo tam fantastów nie brakowało. W nowinkach pojawił się kompakt, już także jako nośnik danych. Rzecz robiła wrażenie i przeliczano ilość danych na książki, biblioteki i baseny olimpijskie. Tak naprawdę to niewielu zdawało sobie sprawę z potencjału rzeczywistego do czasu, gdy okazało się, że na te eony pojemności można zapisać najwyżej kilka minut filmu w formacie 4K. Przenośne odtwarzacze CD zyskiwały w końcu bufor pamięci, dzięki czemu można było z nimi biegać. No, może raczej czasem nieco podbiec, a najlepiej usiąść nad basenem i trzymać urządzenie tak, by wszyscy je widzieli. Poza tym ktoś gdzieś przesłał komórką dane i warte to było odnotowania, a w RFN-ie powstało stowarzyszenie nielubiących tych, którzy słuchają Walkmana w tramwaju. Dlatego powstały słuchawki zatyczki. A na naszym rynku pojawiły się słynne multimetry z serii UM, które były jakie były, ale złe nie były. A nawet wydawały się całkiem ładne, choć dziś muszę przyznać, że Lawo umiał ładniej. No i w końcu mamy LCD. Producenci już wiedzieli, że to będzie najtańsze, tylko trzeba jeszcze mocno usprawnić wiele elementów. I rzeczywiście, 10 lat później LCD zawędrowało do monitorów komputerowych, by po kolejnych 10 definitywnie wygonić z tego rynku wszelką inną technologię. W nowinkach mamy to i owo już bez rewolucji. Więc są kolejne kamery, już mieszczące się w pokrowcu, a nie walizce, jest pokraczny jeszcze GPS, jest cwany, zdejmowany panel samochodowego radia, złodzieje go nienawidzą, no i jakaś nowinka też się znalazła, RDS. Trafiła się także reklama mikroklanu, bowiem był to czas, gdy komputery stały się liderem pożądania i zainteresowania, a wraz z nimi powstawało coraz więcej tytułów, mających gdzieś nadchodzące apogeum kryzysu. Na rynku satelitarnym także powstawała rewolucja, czyli projekt Astra, umożliwiający odbiór programów małą anteną i w dużej ilości. Tak naprawdę to od Astry zaczęło się powszechne satelitowanie Polski, by po 10 latach omiskować połowę balkonów. Na razie wciąż tam jeszcze nic ciekawego dla nas nie nadawano, ale już wkrótce miała nas stamtąd zaatakować, a raczej wspomagać drużyna A oraz inni wspaniali bohaterowie. Poznaliśmy też Eurozłącze, czyli wtyczkę mającą wszystko w jednym. Jeden z nielicznych sensownych projektów łączących telewizory z magnetowidami, komputerami, kamerami, tunerami satelitarnymi i szczoteczkami do zębów. Nie, ze szczoteczkami jeszcze nie.
Eurozłącze oczywiście też już jest świętej pamięci. W kolejnych nowinkach prezentowano świątynię radości, czyli spełnienie marzeń większości mężczyzn. Do wyboru. Albo klocki dzielono na podklocki, stosując na końcu tej drogi absurdu osobne wzmacniacze mocy dla każdego kanału, albo wręcz przeciwnie, montując tak zwaną taczko-pralko-betoniarkę, czyli telewizor z magnetowidem, a czasem jeszcze tunerem satelitarnym dla tych, co nie lubili kabelków. Zaprezentowano płytkę kurdupelkę, czyli małe CD, które w zasadzie miało jedną zaletę. Było małe. Co ciekawe, przenośny odtwarzacz takich karzełków mógł odtwarzać także duże płyty, ale wystawały one wtedy na zewnątrz. Bardzo to praktyczne. W końcu ogłoszono, że VHS posprzątał i inni mogą się rozejść. Twórcy kamer postanowili jednak nie rozchodzić się, a to z racji wymiaru samej kasety, wyraźnie stojącej w opozycji wobec miniaturyzacji. VHS obejrzał reklamę z poprzedniej strony i w ten sposób powstał VHS-C, czyli malusia kaseta na tę samą taśmę z możliwością odtwarzania w normalnym magnetowicie za pomocą adaptera. A co z magnetofonami cyfrowymi? Już do nas szły. I jak wspomniałem, nie za bardzo doszły, ale na rynku profesjonalnym miały się dobrze, oferując jakość CD z możliwością nagrywania. Zbliżało się nowe. Kolorowe czasy kształtów i formatów uspokajały się, albowiem nadchodziły czasy ciemne, czyli czerń. Jeszcze trochę podrygów bryłą można było dojrzeć, ale już wkrótce wszystko miało się stać obłe. Cieszmy się tymi ostatnimi kanciastymi klockami. Diora też chciała w wideo i zbudowała swój MVD-101. To także prawie cały Zachód w Polsce składany. Zrobiło się nowocześnie, bo produkowaliśmy magnetowidy, całe dwa, oraz tunery satelitarne. Kto jednak sięgał, gdzie wzrok nie sięga, wiedział już, że dużo tych magnetowidów nie naprodukujemy. Niczym zagubiony meteor przeleciał tu nowoczesny telewizor czarno-biały. Na skraju lat 90. brzmiało to jak turbodynamoparowóz, ale w końcu czarno-białe telewizory miały sens, zasilane z akumulatora na działce na przykład. W końcu powstał nasz rodzimy boombox z Eltry i cieszył się nim pan Eugeniusz, że jest taki jak amerykański i niczego mu nie brakuje. W rzeczywistości pewne rzeczy były tam rozwiązane nawet lepiej niż w coraz bardziej tandetnym tego typu sprzęcie z Dalekiego Wschodu, zalewającym nasz rynek. Nareszcie i telegazeta stała się rzeczywistością i oczywiście każdy chciał to mieć. Wkrótce zaroiło się od dekoderów mających postać płytki z instrukcją montażu w wybranych telewizorach. Jak pokazało życie, oprócz garstki istotnych informacji, można tam było znaleźć głównie straszne bzdury. No i w końcu powstał polski odtwarzacz płyt kompaktowych, jak zwykle z użyciem zachodnich modułów. Jedyny polski układ to wzmacniacz słuchawkowy. Dobre i to. I tutaj zakończymy naszą historię. Pismo ukazywało się jeszcze przez kilka lat, ale to już nie były lata rewolucji światowej, a naszej lokalnej. Jak zmienił się krajobraz, pamiętają ci, co wtedy żyli, choć niektórzy nie pamiętają. Ale to historia ma inną opowieść. Wróćmy na chwilę do Kobry i AV Mini. AV Mini to seria artykułów poświęcona budowie bezkompromisowej wieży Hi-Fi za kompromisowe pieniądze. Wyzwanie było spore, ponieważ elementów było dużo i były rozbudowane. Rozsądnie zrezygnowano z propozycji budowania magnetofonu i gramofonu, poprzestając na elementach z ograniczoną mechaniką. Zadbano tutaj nie tylko o projekty płytek, ale szczegóły mechaniczne, prezentując rysunki techniczne detali. Najpierw powstał wzmacniacz mocy o przyjemnym, klasycznym rozwiązaniu na tranzystorach bipolarnych z układem szeregu zabezpieczeń. Niezbędnym uzupełnieniem był przedwzmacniacz o dwóch ciekawych rozwiązaniach – dwoma torami audio dla wzmacniacza i magnetofonu oraz konturem o płynnym działaniu. Regulacji basów i sopranów nie przewidziano, ponieważ tę funkcję spełniał trzeci element – korektor graficzny.
Podział pasm nie był równomierny, lecz dobrany pod względem muzycznym. W końcu pojawił się tuner FM z autorską głowicą i typowym torem zbudowanym na układach UL1200 i 1621, nieco autorsko zmodyfikowanym. To, co wyróżniało zestaw, to dodatkowy element. Dość rozbudowany programator zegarowy, który mógł pracować także niezależnie, jeśli akurat ktoś takiego urządzenia potrzebował. Oraz jego wersja na krajowym układzie MC1206 o mniejszych możliwościach, ale tańsza. W końcu powstał także tuner AM z wieloma podzakresami i podwójną przemianą częstotliwości. Był to chyba najbardziej ambitny element zestawu. Na koniec ukazała się rozwojowa końcówka mocy, tym razem 60-watowa, dla tych, którzy potrzebowali więcej huku. O Cobrze warto byłoby zrobić osobny film. Tutaj tylko wspomnę pokrótce. Był to komputer klasy ZX81, częściowo zresztą z nim kompatybilny. Sprzętowo była to nawet klasa ZX80, ponieważ realizację interfejsu graficznego złożono na układach o niskiej integracji. Przy okazji całość nieco przekombinowano. Grafika korzystała ze znaków zapisanych w osobnej kości pamięci stałej, a implementacja mikroprocesora Z80 zawierała zbędne w układach praktycznych bufory szyn, rozbudowując niepotrzebnie i tak już skomplikowaną całość. Cobra rozbudzała wyobraźnię, ale rozczarowywała miłośników gier, ponieważ stałe elementy semigrafik bardzo ograniczały. Umieszczenie tego obszaru w ramie otwierałoby drogę do zupełnie innych doznań, mimo braku koloru. Na korzyść komputera przemawiała możliwość programowania go w Basicu. Jak się okazało po latach, powstało bardzo niewiele Cobr, ponieważ dokumentacja zawierała błędy, a projekt nie był zbyt stabilny. Kilka lat temu do projektu powrócono oddolnie, już ze współczesnym doświadczeniem i ożył za sprawą niewielkiej, ale oddanej sprawie grupy. I na koniec ciekawostka. Jak zmieniła się cena czasopisma? Z początku rosła w miarę rozsądnie, zaczynając od 50 zł, starych oczywiście. Po 5 latach zdrożała nieco ponad dwukrotnie i zaczął się dramat. W ciągu roku cena podskoczyła do 3,5 tysiąca złotych i z tego powodu jeden z numerów nie ukazał się w ogóle. W końcu po przeszło 2 kolejnych latach cena sięgnęła 16 tysięcy. I był to ostatni numer audio-wideo. Dziś na to patrzymy jak na ciekawostkę, lecz wizja powtórki tej historii staje się coraz bardziej realna. 90. rok był dla historii najnowszej naszego kraju z pewnością rewolucyjny. Cuda z audio-wideo stały się nagle powszechne i dostępne, paradoksalnie spychając czasopismo z piedestału na półkę, gdzie takich gazetek ukazało się sporo. W końcu zaginęło w mrokach dziejów i dziś po nim pozostały tylko wspomnienia. Do widzenia.